Tomek ma regał z książkami. Poniższa tabela pokazuje liczbę książek na poszczególnych półkach tego regału. Na pierwszej półce jest 19 książek, na drugiej półce są 24 książki, na trzeciej półce są 32 książki, na czwartej półce jest 7 książek. Ile jest wszystkich książek na regale? Zatrzymajcie teraz ten film i na dobry początek spróbujcie sami to obliczyć. No to po kolei. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, ile jest wszystkich książek na regale, to powinniśmy dodać 19 książek plus 24 książki plus 32 książki plus 7 książek. Czyli wszystkich książek będzie 19 plus 24 plus 32 plus 7. Takie działanie musimy wykonać. Jak to zrobić? Są różne sposoby, ale mnie najbardziej podoba się sposób polegający na oddzieleniu pozycji dziesiątek od pozycji jedności. Na przykład możemy 19 zapisać jako 10 plus 9. Jedna dziesiątka i 9 jedności. Jedna dziesiątka, 9 jedności. Możemy 24 zapisać jako 20 plus 4. Możemy 32 zapisać jako 30. Plus 2. Możemy też zapisać siódemkę. Siódemki nie możemy zapisać. Siódemkę musimy zapisać tak samo, jak jest, bo ma tylko 7 jedności. Plus 7. I teraz możemy dodać te wszystkie liczby, te, które pochodzą z pozycji dziesiątek, 10 plus 20 plus 30, i dodać do nich pozostałe, czyli te, które wzięliśmy z pozycji jedności: dziewiątkę, czwórkę. Dwójkę i siódemkę plus 9 plus 4 plus 2 plus 7. I po kolei. Ile to jest 10 20 plus 30? 10 plus 20 to 30, i do tego dodać 30 to razem 60. 1 dziesiątka plus 2 dziesiątki to razem 3 dziesiątki plus 3 dziesiątki to razem 6 dziesiątek, czyli 60. I teraz musimy jeszcze dodać pozostałe. Możemy to zrobić w dowolnej kolejności. Na przykład 2 plus 7 to 9. 9 plus 9 to 18 plus 18 i jeszcze plus to 4. I teraz na przykład tak, że 18 plus 2 to 20, żeby było równo, i z tej czwórki jeszcze została dwójka, czyli to razem 22. 60 plus i z tej czwórki zabieramy 2 i dodajemy do 18 i mamy razem 20 i ta dwójka, która tutaj została. Te dwa wyrażenia są równoważne. A zrobiłem to dlatego, zamieniłem jedno na drugie, że teraz łatwo dodać 20 do 60. Dwie dziesiątki plus 60 to razem osiem dziesiątek I dodać 2, a to jest równe 82. Tyle wszystkich książek Tomek miał na regale, wszystkich razem.